Choć Barbara Burak oficjalnie sprawuje swój mandat od zaprzysiężenia, to jednak miała powody do obaw. Komitet Wyborczy Wspólny Powiat, utworzony przez Zygmunta Worsę, zawnioskował o ponowne przeliczenie głosów wyborczych. Powód tego protestu wyborczego był oczywisty. Kolejny kandydat do mandatu miał zaledwie jeden głos mniej niż radna Burak. Chodziło o Edmunda Frączaka. Dyrektor OSIR-u przed sądem przedstawił zaświadczenia aż 13 osób, które miały głosować na niego w komisji numer 15, tymczasem policzono mu tam zaledwie 11 głosów. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, który 28 maja pochylił się nad nią. Sąd ograniczył się jednak tylko do przeliczenia głosów nieważnych, których było tutaj aż 141. Wśród tej liczby znalazło się aż 6 głosów nieważnych oddanych właśnie na Edmunda Frączaka. Na tej podstawie sąd oddalił protest wyborczy. Pełnomocnik KW Wspólny Powiat Bolesław Wojskowicz powiedział nam, że nie będzie się od tej decyzji odwoływał.